Greta Łusiewicz, to jest Telewizja w Polsce. Peli gorące pytania. Witam państwa bardzo serdecznie. Zapytam teraz o szczepionkę, o szczepienia. W zeszłym tygodniu było z profesorem Gutem, a w tym tygodniu z nami ksiądz dr Sebastian Kądzior, kapelan Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Szczęść Boże, proszę księdza. Temat szczepionek nieustająco wywołuje emocje, ale także pytania liczne się rodzą. Zapytam więc księdza, no, jako duchownego, ale także jako człowieka, który pracował we włoskiej klinice Tor Vergata, a teraz jest kapelanem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Widział niejedno pewnie i niejedną śmierć z powodu COVID-19. Czy zdaniem księdza warto się szczepić? Oczywiście, że warto się szczepić, ponieważ poprzez szczepienia dbamy nie tylko o swoje zdrowie, ale także dbamy o zdrowie innych osób. Te osoby, które spotykamy, które są widoczne w społeczeństwie. I dlatego, jeżeli mamy taką możliwość, która daje nam możliwość zaszczepienia, że powinniśmy z tych szczepień skorzystać. Zresztą nawet powstały dokumenty Kościoła. Takim dokumentem Kościoła jest dokument wykonany przez Kongregację do Spraw Nauki Wiary z 20 grudnia 2020 roku, który to w 6 punktach wyjaśnia stanowisko Kościoła, a także zasadność szczepień, odwołując się do dobra bliźniego. Również 3 dni później, 23 grudnia roku 2020, w Konferencji Episkopatu Polski, komórka do spraw związanych ze szczepieniami też wydała taki dokument, notę, w którym to dokumencie również zachęca do tego, aby osoby, które mogą i mają taką możliwość zaszczepienia, tego dokonały. Też patrząc na dobro wspólne, na dobro drugiego człowieka, przede wszystkim na dobro bliźniego. Ja tutaj patrzę na punkt 5 tej noty, ponieważ ona przez wielu Polaków została zinterpretowana jako tak naprawdę zniechęcanie do szczepień. Tymczasem w punkcie 5 czytamy, że w sposób szczególny ludzie w sposób szczególny powinni unikać wszelkiego zagrożenia dla zdrowia tych, którzy nie mogą zostać zaszczepieni z powodów medycznych lub innej natury, a którzy są osobami najbardziej wrażliwymi, czyli to, co ksiądz mówi, ze względu na dobro innych. Ale co w sytuacji, kiedy no, taka osoba, która potencjalnie ma się zaszczepić, zwyczajnie boi się o swoje zdrowie, ponieważ mamy różne powikłania, mamy wiele pytań o to, jak szczepionki zadziałają w długim czasie. Jak więc rozwiązać ten konflikt między troską o zdrowie innych, a jednak lękiem o swoją własną przyszłość i swoje własne zdrowie? Tutaj myślę, że z pomocą każdemu przychodzą immunolodzy, którzy monitorują sytuacje związane z reakcjami poszczepiennymi. I wtedy, kiedy odnosimy się do ich wypowiedzi, kiedy obserwujemy ich pracę, to te badania immunologiczne w sposób taki sprawdzony wykazują, iż tych szczepień powikłania poszczepienne są, ale tych powikłań nie ma w sposób jakiś drastycznie dużych. Proszę księdza, zostawimy może temat medyczny, jako że jednak może przestrzeń duchowa jest bardziej księdza specjalnością. I chciałam zapytać o to, jak pandemia zmieniła rzeczywistość szpitalną. Co ksiądz widział we Włoszech, co ksiądz widział w Polsce? Przebywałem we Włoszech od roku 2013. Od roku 2015 zostałem kapelanem dużej polikliniki rzymskiej Tor Vergata. Poliklinika, która została wbudowana i oddana do użytku z taką misją bycia otwartą. Otwartą dla osób chorych, dla pacjentów, a także dla ich rodzin. Rodziny miały możliwość odwiedzenia swojej osoby, które były w tej poliklinice o każdej porze dnia. Było wejście normalne. Oprócz tego też poliklinika miała w sobie taką otwartość na wolontariat, ponieważ w całym procesie leczenia, oprócz medycyny, oprócz leczenia, bardzo też jest ważny ten czynnik ludzki.
czynnik, w którym to pacjent nie pozostaje sam ze swoim problemem medycznym, a także ma możliwość podzielenia się swoimi wątpliwościami, swoją sytuacją, która jest z drugim człowiekiem. I do takiej polikliniki otwartej, do pacjentów, którzy mają taką potrzebę podzielenia się swoim stanem zdrowia, na początku marca zeszłego roku wkracza pandemia. I ta pandemia całkowicie wywraca sposób pracy, sposób bycia i też leczenia w szpitalu. Drzwi zostają zamknięte dla rodzin i pacjenci pozostają sami. I dobrze, że w tych czasach XXI wieku istnieją takie możliwości związane z technologią, która to umożliwia połączenie się poprzez różnego rodzaju komunikatory z tymi osobami. Natomiast też warto zauważyć to i powiedzieć, że oprócz wywrócenia sposobu i stylu przebywania chorego w szpitalu, również ta pandemia dotknęła pracowników szpitalnych, ponieważ ten wirus we Włoszech wkroczył jako ogromna niespodzianka, jako ogromna niepewność. Nie bardzo wiedziano, w jaki sposób ten wirus działa, w jaki sposób przechodzi na drugiego człowieka. Nie znano też jego mocy zarażalności. I to spowodowało, że wszelkiego rodzaju również kontakty społeczne pomiędzy pracownikami szpitala a ich rodzinami również zostały diametralnie przewrócone, zostały zmienione. Lekarze, pracownicy szpitalni zaczęli poszukiwać miejsc izolacji, których to mogli po wykonanym dyżurze, po wykonanej pracy pójść w odizolowaniu od swojej rodziny, wypocząć po to, żeby następnego dnia znowu stawić się gotowym do pracy i do odnalezienia sposobu prowadzenia szpitala takiego, który będzie bezpieczny dla osób, które są w tym szpitalu leczone, a także dla pracowników. Wtedy, kiedy ten wirus na początku marca zeszłego roku wszedł do rzeczywistości szpitalnej, przede wszystkim rzeczywistości szpitalnej włoskiej, mieliśmy ogromną pracę. Ogromną pracę nad tym, żeby zadbać o bezpieczeństwo, a także poznać mechanizm. Mechanizm działania tego wirusa, nie zapominając o tym, że w szpitalu przybywają osoby, które przychodzą po to, aby uzyskać zdrowie. Żeby ten wirus w żaden sposób nie mógł być szkodliwy dla samego chorego, pacjenta. Czyli jak rozumiem, epidemii koronawirusa, epidemii COVID-19 towarzyszyła po prostu także epidemia samotności, tak naprawdę z tego, co ksiądz mówi, wynika, że i pacjenci odcięci od rodzin, personel odcięty od rodzin, czyli wszystkim także w umieraniu po prostu zaczęła towarzyszyć ogromna samotność. Na pewno ten wirus wywrócił normy i sposoby dotychczasowych relacji społecznych. Natomiast w stosunku co do samotności i pozostawienia pacjentów z tą samotnością było zupełnie inaczej, ponieważ lekarze, personel medyczny, dyrekcja tamtego szpitala robiła wszystko, żeby tym pacjentom w tej nowej rzeczywistości jak najbardziej pomóc. Wiadomo, że personel medyczny nie mógł być obecny w każdym momencie i w każdej chwili w sali chorego, ponieważ to wiązało się z ogromnym przygotowaniem, z ubraniem się. W tym momencie też zaczęło brakować środków ochrony osobistej, ponieważ szpitale nie były na to przystosowane, nie były na to przygotowane, że w taki sposób przyjdzie pracować. Myśmy w tamtym momencie mieli w klinikach 250 osób, które
były zarażone koronawirusem w sposób lekkim i 40 pacjentów, którzy wymagali takiego leczenia bardzo specjalistycznego i przebywali na oddziale intensywnej terapii. I po to, żeby ci pacjenci nie mogli pozostać sami, znowu właśnie w tym momencie przyszła z pomocą technologia, ponieważ w każdym momencie pacjent mógł zadzwonić do dyżurki, jeżeli coś się złego, niepokojącego wydarzało w jego sposobie zachowania, sposobie życia i mógł o tym zakomunikować. Natomiast sytuacja... Tak, proszę. Chciałabym jeszcze księdza zapytać, jakie refleksje, doświadczenia przywiózł ksiądz z Włoch do Białegostoku? Co ksiądz chciał przenieść z tego włoskiego doświadczenia na polski grunt? Co pomogło w pracy tutaj w Polsce? Po powrocie z Rzymu do Białegostoku znalazłem służbę zdrowia, która była już przygotowana i która jest przygotowana do skonfrontowania się z tym wirusem. Jedynie to, co mogę zauważyć i czego mi brakuje w tej naszej rzeczywistości, to nie chcę, żebyście państwo odebrali w sposób zły te słowa. Jest brak strachu. Mm-hmm. Ale po czyjej stronie? Brak strachu przed śmiercią i brak strachu przed zarażeniem się tym wirusem. Ponieważ obserwuję, że my jako Polacy, jako naród polski, nie zostaliśmy mocno dotknięci tą chorobą, tym wirusem. I nie odczuliśmy sposób rzeczywisty tego zagrożenia w taki sposób, jaki odczuli to Włosi, którzy w swoich rodzinach, wśród swoich znajomych mieli naprawdę ogromną część osób, która się z tą chorobą zmagała. Zmagała się z samotnością, a też zmagała się ze śmiercią. I to, co zauważyłem w Polsce, to taka ignorancja przed złym działaniem tego wirusa. Mhm. Pamiętam taką sytuację, kiedy przyjechałem, kiedy wracałem samochodem z Republiki Włoskiej i zatrzymałem się na jednych ze stacji benzynowych po to, żeby uzupełnić paliwo. I wszedłem po to, aby zapłacić za zatankowane paliwo. Stanąłem w kolejce. Ogarnął mnie strach, ponieważ ludzie nie przestrzegali zasad. Nie przestrzegali zasad związanych z dystansem, z maseczkami. I to spowodowało, że sobie pomyślałem, że my zbyt mocno ignorujemy ten wirus. Mhm. No i czego też jest przykład w postaci dużej ilości zachorowań, a także też dużej ilości ofiar śmiertelnych, które ten wirus sprowadził. Na ludzi, na rodziny. Czyli zachęcałby ksiądz do większej pokory Polaków i tu znowu może wracamy w takim razie też do kwestii szczepień. Ja zachęcam Polaków do tego, żeby przestrzegali zdrowych zasad społecznych. Jeżeli są osoby, które mają możliwość zaszczepienia się, apeluję do tego, żeby się zaszczepić. Natomiast jeżeli są osoby, które w jakiś tam sposób mają problemy z akceptowaniem szczepionek, aby przestrzegali tych zasad społecznych, aby nie być zagrożeniem dla drugiej osoby, która być może ma problemy z odpornością, jest wrażliwa pod względem swojego stanu zdrowia. A przestrzegał i apelował ksiądz dr Sebastian Kądzior, kapelan Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Dziękuję serdecznie księdzu za tę rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę. To były Gorące Pytania, Telewizja w Polsce.pl. Dorota Łosiewicz, do zobaczenia.